Cześć. Dzień dobry. Witajcie. Gotujemy wspólnie w kuchni Joli. Jola. I Grzegorz, tak zwany syn. Co dzisiaj przygotujemy? Dzisiaj zrobimy ciasto bez pieczenia. Montę z bitą śmietaną. Super. Czego będziemy potrzebowali do naszego ciasta? Będziemy potrzebowali tak, montę, cztery opakowania. Tak. Galaretkę. Ciastek. Śmietany. Cukru pudru. I dżemu. Takie od domowego najlepiej. U nas jest z Aroni, ale może być każdy. Tak, tak. Przepisy na dżemy znajdziecie na stronie, jest cały dział z dżemami. Od czego zaczynamy? Słuchaj, ja zacznę od rozpuszczenia galaretki, bo ona nam będzie musiała stygnąć. Musimy mieszać, żeby dobrze się rozpuściła. Pamiętasz, że nie zalewamy gotującą wodą, tylko gorącą. Gorącą, tak. Gorącą. Galaretki nigdy nie gotujemy, tak jak żelatyny. No, to jest takie fajne ciasto, nawet jak jest taki gorący dzień, jak gdzie mamy dosyć ciepło tutaj. Nie musimy włączać piekarnika. Czy nie ma wymówki, nie mam piekarnika, nie mogę zrobić ciasta. Możesz! Nawet ja mogę zrobić ciasto. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, już. Tak? I co teraz? Odstawiamy, żeby stygła. Teraz zaczniemy otwierać nasze pudełeczka. Z Montę. Żeby było jasne, to nie jest film sponsorowany. Po prostu robimy to z Montę, bo lubimy. Podasz mi miskę? Oczywiście. No. Odstawiamy, bo poczekać musimy na galaretkę. Tak. A ty zajmiesz się ubijaniem śmietany. Od razu, już teraz? Tak. Dobra. Odłożymy. Jaką tu mam śmietanę? 36. 36. I dodajemy od razu cukier puder. Już nasza galaretka już się ściąga. Powinna mieć taką konsystencję takiego kisielu. Ale nie być całkowicie stężała, to już nie zrobimy, nie. To ważne. Dobrze. Teraz wlejemy ją do naszego montę. Tak. Przytrzymasz? Dobrze. Wymieszam to. Chcesz mieszać? Mogę mieszać. Proszę. Jasne, czegoś się przydam. Wiesz, co ja bym zrobiła teraz? Odstawiła to na chwilę? Odstawiamy na chwilę do lodówki. Już? Tak. Czekaj, przełożę to tutaj może. Będziemy wykładać. Dobrze. Będziesz trzymał? Tak, oczywiście. Pamiętajcie, że to musi być taka konsystencja, żeby wam nie wypłynęły, bo będzie dokładnie. Tak, to delikatnie po całym dnie rozłożę, a później wylejemy. Jak robiłem sobie pierwsze ciasto, właśnie takie bezpieczenia, to mi wszystko wypłynęło. Pierwszą masę mamy wyłożoną. Tak. Co teraz? Ciastka. Ciastka? Ułożymy, tak. Pomożesz? Tak. Teraz nałożymy dżemu. Dobrze. Ja mam dżem z Aroni, ale tutaj może być każdy dżem. Z porzeczki na przykład? Pewnie. Jakiś taki kwaśniejszy na przykład? Tak, do złamania smaku. Wystarczy. Dobra. No i teraz śmietany nakładamy. Zwieńczenie naszego dzieła. Tak jest. A teraz odstawiamy do lodówki. Dobra. Nasze ciasto jest gotowe. Tak, możemy już jeść. Możemy już jeść. Dziękujemy wam za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć.